Witam Cię w kolejnym moim filmiku. W odpowiedzi na Wasze prośby tym razem zajmiemy się wymową głoski R. Głoska R jest jedną z najtrudniejszych głosek w języku polskim, o ile nie najtrudniejszą w ogóle. Dlatego też bardzo często zderzają się wady wymowy tej głoski. Pytaliście mnie, czy jest to możliwe, żeby ktoś, kto od dziecka nie mówi prawidłowo głoski R, potrafił się jej nauczyć, kiedy jest już dorosły. Jak zwykle moja odpowiedź brzmi podobnie, czyli jest to możliwe, ale wszystko zależy od Twojej pracy, chęci i wytrwałości w ćwiczeniach. Musisz dużo, dużo pracować w domu, a zobaczysz szybko efekty i myślę, że możesz wkrótce mówić prawidłowo głoskę R. Pokażę Wam mój sposób, w jaki ja uczę wymowy, prawidłowej wymowy głoski R. Nie jest to żadna moja innowacyjna metoda. Jest to metoda stosowana przez większość logopedów, ponieważ jest bardzo skuteczna. Ta metoda polega na tym, że zamieniamy głoskę R, tą nieprawidłową, jakkolwiek ją wymawiacie, na głoskę D dziąsłową. Co znaczy głoska D dziąsłowa? To znaczy, że jest ona, głoska D, przesunięta na wałek dziąsłowy, czyli na tą górkę na podniebieniu z górnymi zębami. Przesuńcie wymowę głoski D na wałek dziąsłowy, wyjdzie Wam głoska D dziąsłowa, która brzmi tak. D, D, D. Najłatwiej będzie, kiedy rozpoczniemy jak zawsze od sylab i zamienimy głoskę R na głoskę D dziąsłową. Będziemy ją mówić po spółgłoskach T i D. Brzmi to tak. Tyra, tyre, tyro, tyru, tyry, dyra, dyre, dyro, dyru, dyry. Dlaczego taki sposób? Ponieważ bardzo często, kiedy nieprawidłowo wymawiasz głoskę R, miejsce artykulacji tej nieprawidłowej głoski R jest gdzieś indziej, niż być powinien. Jeżeli Ty na przykład masz wadę wymowy i zamiast R mówisz R, albo I, albo R, tak zwane francuskie, to masz miejsce artykulacji przesunięte gdzieś do tyłu. Dlatego musimy wrócić do tego, co powinno być i przenosimy miejsce artykulacji naprzód i miejsce artykulacji naprzód to również głoska D na wałku dziąsłowym. Zobaczcie, jak to brzmi w wyrazach. Trawa, tratwa, trampki, trening, trąba, drabina, drewno, droga, drugi i tak dalej, i tak dalej. Teraz zobrazuję Wam, żebyście usłyszeli, jak brzmi ta metoda, którą ja stosuję, kiedy uczę wymowy prawidłowej głoski R, w kontraście z wadą wymowy. Co brzmi lepiej? Tratwa czy tratwa? Trampki czy trampki? Droga czy droga? Drabina czy drabina? A zatem myślę, że tutaj nikt nie ma wątpliwości, co brzmi lepiej i dlatego zachęcam Cię do ćwiczenia tych sylab, które tutaj były wymienione. Tra, tre, tro, tru, try, dra, dre, dro, dru, dry oraz wyrazów, które tam wcześniej też wymieniłam. Zobaczysz, że kolejne etapy, kolejne moje filmiki będą dla Ciebie równie proste, a może w niedługim czasie nauczysz się wymawiać prawidłowo głoskę R. Powodzenia!